Gorąco witam na 14. turnieju tenisa stołowego. O Puchar Wójta mówimy Konstantynów, pana Romualda Wojewódzkiego, którego gorąco witam na dzisiejszym zawodzie. Gorąco witam wszystkich uczestników dzisiejszych zawodów, wszystkich zawodników, zawodniczki, rodziców, sympatyków sportu. Bardzo gorąco witamy w Konstantynowie. Życzę udanych zawodów, życzę, żeby piłeczka zawsze była na stole, a nie pod stołem. Życzę, żeby wygrali najlepsi. Traktujcie to jako zabawę. Myślę, że to jest najważniejsze. I miło spędzić się do dzisiejsze przedpołudnie Konstantynowie. Po raz kolejny gościmy Państwa w Konstantynowie, rozgrywamy turniej tenisa stołowego o Puchar Wójta. Myślę, że to już taka cykliczna impreza, chociaż tak nie ukrywam, dzisiaj patrząc po frekwencji, to za dużej tej frekwencji dzisiaj nie ma, nie wiem czym to jest spowodowane, może wiatr wywiał, ale cieszymy się z tych, którzy przybyli i myślę, że zawody będą przebiegały sprawnie, w zdrowej, sportowej atmosferze i życzę tylko tyle, żeby wygrali najlepsi. W ogóle koniec zimy, początek wiosny to w Konstantynowie taki sportowy, że tak powiem, termin, bo i tydzień temu byliśmy na koszykówce, teraz turniej tenisa stołowego. No tak, a jeszcze niedługo mamy wyciskanie sztangi leżąc, także mamy taki cykl imprez sportowych. No, chyba dominujemy z koszykówki, bo dziewczęta jednak prezentują wspaniały poziom i ich trener naprawdę robi wszystko, żeby te osiągnięcia były jak największe, ale dobrze, że są jeszcze inne dyscypliny, które tam staramy się jakoś promować i myślę, że dzisiejsze rozgrywki w tenisa to jest też taka forma promocji tej dyscypliny. Myślę, że takiej bardzo, bardzo widowiskowej, bardzo fajnej i cieszę się, że dzieciaki ze szkół podstawowych tak chętnie próbują sił w tej konkurencji. No zawsze lepiej pograć w tenisa niż siedzieć przy komputerze. No myślę, że chyba to głównie o to chodzi, żeby nie było tylko ślęczenia w komputer czy w telefon komórkowy, ale jakaś rozrywka, możliwość kontaktu z kolegami, rówieśnikami czy z innymi, może i nawet nieznanymi osobami, ale myślę, że to jest najistotniejsze, że odrywamy się od tego przysłowiowego ekranu. Znajdujemy się co prawda w Konstantynowie w szkole, ale to szkoła podstawowa w Komarnie jest organizatorem tego turnieju, na którym się znajdujemy. Tak, od wielu lat pod patronatem pana wójta odbywa się 14. turniej tenisa stołowego i zawsze organizatorem od strony technicznej i w ogóle leży to po naszej stronie. My taką uroczystość sportową organizujemy, a odbywa się to na hali w konstantynowskiej szkole.
W tym roku jakie roczniki wziął, jakie kategorie startują ci młodzi ludzie? 2002 rok urodzenia i starsi to jest grupa Open, 2004 i 2003, 2006 i 2005 to są klasy piąte i 2007 i młodsi razem z klasą chyba pierwszą. Są przygotowane ładne puchary i medale i dyplomy, wszyscy pewno będą nagrodzeni.